Jak nie trudno się domyślić, będziemy rozmawiać o tym przede wszystkim, co wydarzyło się wczoraj w polskiej polityce, a właściwie przy krakowskim przedmieściu, a jeszcze konkretnie w Pałacu Prezydenckim, bo wydarzyło się tam rzeczy bardzo wiele. Od sytuacji, w której o godzinie 11 prezydent Andrzej Duda zaprosił prawomocnie skazanych przestępców do swojego domu tak naprawdę, przez to, że później gościł ich przez kilka godzin, aż do finału, który zakończył się zatrzymaniem przez funkcjonariuszy policji panów Wąsika i Kamińskiego. Po kolei, po godzinie 19, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego. Wiemy już też, że kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała w mediach społecznościowych, że dziś o godzinie 11:30 prezydent wygłosi oświadczenie. Andrzej Duda utrzymuje, że jego akt łaski wobec Kamińskiego i Wąsika, choć został zastosowany przed zapadnięciem prawomocnego wyroku, jest skuteczny. Wczoraj wieczorem doszło do zatrzymania posłów, byłych już posłów właściwie. Jeszcze wcześniej zapadła decyzja dotycząca tego, że posiedzenie Sejmu planowane na ten tydzień zostanie przesunięte na tydzień przyszły. To była wspólna decyzja poszczególnych członków prezydium Sejmu, jednomyślna z tego, co wiemy. Wąsik i Kamiński zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji w Warszawie, a następnie doprowadzono ich do aresztu w Warszawie Grochowie. Przed budynkiem zebrali się zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz politycy, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński. Chcemy zobaczyć, w jakich warunkach przebywają w tej chwili obydwaj bezprawnie zatrzymani, mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości, a w tym samym czasie na fasadzie budynku, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego wyświetlono pewne hasło, które za chwilę Państwu pokażemy. To jest Ekspres Biedrzyckiej, zapraszam. Lidera Prawa i Sprawiedliwości wczoraj przed aresztem śledczym, w którym przebywają panowie Kamiński i Wąsik, zapytano, czy nie obawia się, że w przyszłości podzieli los Kamińskiego i Wąsika. Kaczyński stwierdził rzecz następującą. Nie boję się, chociaż to jest możliwe, biorąc pod uwagę tych ludzi, którzy są przy władzy. My naprawdę walczymy w tej chwili o najważniejsze sprawy dla Polski, mówi Jarosław Kaczyński i dodaje, że widział na ulicy Grenadierów, tam, dodam, znajduje się komisariat policji, gdzie najpierw trafili Wąsik i Kamiński, wielu policjantów i policjantek i gdy wyjeżdżałem ze swojej dzielnicy Żoliborz, widziałem grupy zakapturzonych młodych ludzi i ta policja powinna być tam, a nie tutaj. Czyli na zakapturzonych młodych ludzi w Warszawie pan prezes wysyła policję, a nie na tych, którzy są prawomocnym wyrokiem skazani na 2 lata więzienia i 5 lat zakazu pełnienia funkcji publicznych. No taką mamy sytuację. W momencie, gdy prezes PiS mówił o grupach zakapturzonych, za jego plecami stał Piotr Gliński w kapturze. Pozdrawiamy byłego wicepremiera i ministra kultury. Andrzej Duda zareagował na zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika dość szybko. Szefowa jego kancelarii, Grażyna Ignaczak-Bandych, powiedziała, że po otrzymaniu informacji o zatrzymaniu polityków, prezydent natychmiast chciał wracać do Pałacu Prezydenckiego, ale drogę zastawił mu autobus komunikacji miejskiej. Podobno. W związku z tym powstała legenda mówiąca o tym, że to Rafał Trzaskowski pomógł zatrzymać panów Wąsika i Kamińskiego, uniemożliwiając prezydentowi zepsutym autobusem dotarcie do Pałacu Prezydenckiego. I proszę sobie wyobrazić, że wszystko było tak dobrze zorganizowane, że co do sekundy autobus wiedział, kiedy się zepsuć. No i przepraszam, być może brzmi to dla Państwa śmiesznie, ale dokładnie takie reakcje były po akcji służb, po akcji policji. Wracając do pani Ignaczak-Bandych. Mówi ona tak. Pan prezydent miał w tym czasie spotkanie z białoruską opozycją. Kiedy został poinformowany o tym, co się dzieje w pałacu, chciał natychmiast wyjechać, ale wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej. Ja tylko tym z Państwa, którzy nie są z Warszawy i nie kojarzą, jak to dokładnie wygląda, przypomnę, że jest to ulica, którą normalnie poruszają się i samochody, i pojazdy komunikacji miejskiej, a brama,
przez którą wyjeżdża się i wjeżdża do Belwederu, jest dokładnie na tę ulicę skierowana i tam są światła bardzo blisko, więc jeżeli samochody stoją, jest nawet jakiś mini korek, to chwilę, oczywiście jeżeli nie na sygnale, wyjeżdża delegacja prezydencka, trzeba poczekać. Nie wiem, czy pan prezydent chciał jechać na sygnale, żeby ratować Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Niemniej no, jest oczywiście taka interpretacja pałacu, że to też spisek Rafała Trzaskowskiego jest. Reakcja prezydenta była taka, że panowie ministrowie będą pierwszymi więźniami politycznymi w Polsce, czyli ta retoryka przez cały czas się utrzymuje i o niej między innymi zaraz z prezydentem Kwaśniewskim rozmawiać będziemy. I że jest to kara za to, że wykryli korupcję na szczytach władzy, gdy premierem był Donald Tusk. Tak mówi pani Ignaczak-Bandych. Przypomnę, szefowa kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli chodzi o dalsze poczynania kolegów i koleżanek posłów, byłych posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to informacja jest następująca, że Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna zbiórkę pieniędzy dla rodzin obu panów. Poinformował o tym Przemysław Czarnek, były minister edukacji. Stwierdził rzecz następującą. Rozpoczynamy dziś zbiórkę środków finansowych na rodziny pana Kamińskiego i pana Wąsika. To nasi przyjaciele. Mają rodziny, dzieci w wieku szkolnym, dzieci dziś płaczą, żony się modlą na różańcach. Tak mówi pan Przemysław Czarnek i dodaje, że Andrzej Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika skazanych w absurdalny sposób za nic. Zaatakował także marszałka Sejmu Szymona Hołownię, zarzucając mu zignorowanie prerogatyw prezydenta oraz Sądu Najwyższego. Wszedł na pole minowe, sam doprowadził do skandalu i zamachu stanu, który przeżywamy od wczoraj. Warto byłoby, żeby minister edukacji znał definicję zamachu stanu. Bo o ile sobie przypominam, to Prawo i Sprawiedliwość u władzy już nie jest od no, niespełna połowy grudnia, a zamach stanu polega na odsunięciu metodami pozapolitycznymi i pozademokratycznymi urzędującej władzy, ale okej. Pan Czarnek kontynuuje. Wczoraj z użyciem siły weszła do Pałacu Prezydenckiego. Nie wiem skąd ma pan Czarnek informację o tym, że użyto siły, bo nikt tego nie potwierdza i uprowadziła gości prezydenta. Policja uprowadziła gości prezydenta, powtórzę raz jeszcze, których on ułaskawił i osadziła w więzieniu. Przekonywał, że policja nie miała prawa wejść do pałacu i tutaj obawiam się, pan Czarnek także mija się z prawdą, ale to oczywiście będziemy weryfikować zaraz z naszymi gośćmi. Mamy też oczywiście szereg komentarzy, w tym byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy komentują zatrzymanie Wąsika i Kamińskiego. Służba Ochrony Państwa, czyli następca BOR, ma nie tylko chronić polityków, ale też przede wszystkim chronić prawo. Dlatego zapewne nikt z oficerów SOP nie protestował, gdy aresztowano Wąsika i Kamińskiego. To tak a propos tego, o czym mówi pan Czarnek, że siłą policja musiała kogokolwiek zatrzymywać. Otóż nie. Otóż funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa chroniąc także prawo bezproblemowo mieli według tegoż funkcjonariusza dopuścić do zatrzymania skazanych prawomocnym wyrokiem. Uważam wręcz, że bardzo dobrze się stało, że do tego zatrzymania doszło. Oficerowie SOP przeciwko temu zatrzymaniu nie protestowali, czy też nie starali się mu jakoś przeciwdziałać, mówi były oficer BOR-u. A jeden z byłych dowódców twierdzi, że gdy padł rozkaz, że trzeba zatrzymać osoby skazane prawomocnym wyrokiem, a następnie doprowadzić je do aresztu, to ten rozkaz musi być wykonany. Miejsce, gdzie dokonano zatrzymania, było w tym wypadku drugorzędne. Wracamy jeszcze do Jarosława Kaczyńskiego, który grozi poniekąd chyba, tak to trzeba zinterpretować, ale interpretację pozostawię państwu, marszałkowi Szymonowi Hołowni. Mówi bowiem prezes Prawa i Sprawiedliwości rzecz następującą. Marszałek sądzi, że jest bezpieczny, że sytuacja polityczna jest ustabilizowana, ale nie może czuć się bezpiecznie, bo sytuacja polityczna jest dynamiczna, mówi prezes. Jeszcze przed zatrzymaniem stwierdził, że Polska jest krajem, zatrzymaniem oczywiście byłych posłów, że Polska jest krajem, w którym trudno mówić o jakiejkolwiek praworządności. Będziemy mieć dwóch więźniów politycznych.
Pan marszałek Hołownia nie może być spokojny. Łamie prawo, w tym konstytucję, w sposób drastyczny i to będzie miało swoje daleko idące konsekwencje, mówi prezes. Delikty konstytucyjne tutaj są zupełnie oczywiste. Co do deliktów karnych, to sądzę, że też by można było o nich mówić, ale tu musiałbym bliżej przyjrzeć się zapisom kodeksu karnego. Ale jeżeli to, co tutaj następuje, czyli całkowite już zniszczenie prawa będzie postępowało, to tu wtedy wchodzą w grę bardzo ciężkie przepisy kodeksu karnego, orzekł Jarosław Kaczyński. Sprawa Mariusza Kamińskiego, drodzy Państwo, oraz Macieja Wąsika nie będzie cichła pewnie jeszcze przez długi czas. Przed aresztem śledczym na warszawskim Grochowie wczoraj protestowało kilkadziesiąt osób, polityków i zwolenników Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj no, na palcach chyba jednej ręki, przynajmniej bardzo wcześnie rano, nie wiem jak sytuacja wygląda w tej chwili, można było policzyć tych, którzy protestują. Niemniej przed aresztem poseł Suwerennej Polski, pan Mariusz Gosek, mówił wczoraj, że to się kończy i kończy tym, że nie będzie przyjęty budżet i zaraz będą przyspieszone wybory. To także taka mała groźba ze strony przedstawicieli byłej władzy. Problem tylko polega na tym, że budżet musi być przyjęty do 29 stycznia i rząd, a przynajmniej premier tegoż rządu, Donald Tusk, zapewnia, że prezydent otrzyma w terminie na swoim biurku ustawę budżetową, a przypomnę, może pan Mariusz Gosek nie wie, że prezydent nie ma możliwości konstytucyjnej zawetować budżetu i nawet gdyby sprawę oddał do Trybunału Konstytucyjnego, który to oczywiście, nikt nie ma wątpliwości, orzekłby, że ów budżet jest niezgodny z konstytucją, to wtedy rząd działa na prowizorium budżetowym i nie ma żadnego powodu do tego, żeby wcześniejsze wybory rozpisywać. Ale wracając jeszcze do komentarzy, doszło do zbrodni zatrzymania posłów, których chroni immunitet. Przewodniczący PKW wskazał jednoznacznie, że w Monitorze Polskim nie jest opublikowane postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatu. No i tutaj znów problem polega na tym, że pan marszałek czeka jeszcze dzisiaj na orzeczenie Izby Pracy Sądu Najwyższego. To orzeczenie ma nastąpić dziś i dopiero wtedy zostanie opublikowane w Monitorze Polskim. Trudno jest publikować coś, czego jeszcze nie ma. Tak warto zwrócić na to uwagę. Wiemy, że drodzy Państwo, dzieją się także inne rzeczy poza sprawą Wąsika i Kamińskiego. Opowiem Państwu chwilę o nich, oczekując na połączenie z panem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Nie wiem, czy tam jakieś problemy się pojawiły, ale mam nadzieję, że wszystko za chwilę będzie w porządku. Wczoraj przed Komisją Śledczą do spraw zbadania wyborów kopertowych Jarosław Gowin, czyli były wicepremier w rządzie Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że to Adam Bielan był rzeczywistym pomysłodawcą wyborów kopertowych. Na komisji stawił się pan Gowin bez pełnomocnika. Dzisiaj zresztą to przesłuchanie ma być kontynuowane. Zadawanie pytań rozpoczął przewodniczący komisji Dariusz Joński. No i właśnie wtedy pan Jarosław Gowin stwierdził, że to Adam Bielan przedstawił mu jako swoją propozycję inspirowaną wyborami w Bawarii kwestię wyborów kopertowych. To była sama końcówka marca 2020 roku. W mojej opinii to on był rzeczywiście pomysłodawcą. Przedstawił te propozycje także Jarosławowi Kaczyńskiemu, mówi Gowin, i stwierdził, że od początku uważał, że te wybory są nie do przeprowadzenia w tak krótkim czasie. Doszedł do wniosku, że ich rzetelne przeprowadzenie wymagałoby kilku miesięcy, a nie tygodni. Myślę, że świadomość tych trudności była szeroko znana także w kręgach PiS, mówi Jarosław Gowin, dodając, że jego zdaniem wybory były nielegalne i mimo wszystko Jarosław Kaczyński bardzo konsekwentnie do nich dążył. Stosunkowo szybko przychylił się do pomysłu Bielana, mówi Gowin właśnie, i stwierdził, że doszedł do wniosku, że sprzeciw mój, czyli Jarosława Gowina, oraz porozumienia, a przynajmniej części posłów porozumienia, doprowadzi do utrzymania senackiego weta właśnie w sprawie niemożności organizacji tychże wyborów, i wtedy Jarosław Kaczyński miał się wycofać z pomysłu wyborów kopertowych. Ziobro powiedział mi, to już ostatnia sprawa, że chcieli, by użyto przeciwko mnie prokuratury, czyli miał być zastraszany Jarosław Gowin. Też rzecz jasna według swoich zeznań, które padły wczoraj w Sejmie, przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych właśnie. A propos wyborów, to jutro dokładnie, dlatego że 11 stycznia to jest ten dzień, kiedy pełny skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zajmie się ważnością ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się 15 dnia października. Orzeczenia europejskich trybunałów wskazują, że o ważności wyborów rozstrzygać będą sędziowie powołani wadliwie. I tu, drodzy Państwo, dochodzimy do bardzo poważnego problemu. No bo jeśli
Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie jest sądem. Zgodnie z europejskimi orzeczeniami. Zgodnie z opinią większości tak naprawdę konstytucjonalistów w Polsce, no to kto orzeknie o ważności wyborów? Orzekną sędziowie, którzy sędziami nie są, i orzeknie izba, która nie jest uznawana za sąd. I teraz pytanie, co dalej? I na ten temat także z panem mecenasem Wawrykiewiczem z kolei później będziemy rozmawiać, bo no, to będzie kolejny problem piętrzących się kłopotów polskiego wymiaru sprawiedliwości, bo właściwie nie wiadomo, jaki status teraz będą miały wybory parlamentarne 15 października, no bo raczej trudno przypuszczać, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Małgorzata Manowska, będzie szła w cudzysłowie na rękę tej sytuacji i na przykład powierzy rozpatrzenie tej kwestii, czyli ważności wyborów, izbie innej niż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, więc tu może nas czekać, drodzy państwo, bardzo kolejny poważny problem, jeżeli chodzi o polską demokrację i praworządność. Jest decyzja Sądu Rejestrowego w sprawie TVP. Co ciekawe, nie sądzę, żeby rządzący byli z niej zadowoleni, a to dlatego, że Sąd Rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący TVP właśnie. W uzasadnieniu tej decyzji możemy przeczytać, że uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu TVP zostały podjęte przez organ nieuprawniony. Tym samym zakwestionowano, drodzy państwo, pierwotny plan ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza wobec TVP właśnie. Oddalono wniosek o wpis zmiany danych w KRS spółki akcyjnej. Proszę pamiętać o tym, że to jest cały czas spółka akcyjna. Przypomnę tylko, że chodzi o złożony 22 grudnia dokument, w którym znalazły się protokoły z nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy i posiedzenia Rady Nadzorczej. Zgodnie z ówczesnymi decyzjami prezesem TVP miał zostać Tomasz Sygut. Pytanie teraz, co dalej, bo sąd wskazał, że w przypadku TVP członków zarządu, w tym prezesa, powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. Podkreślono nawet, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, który stwierdził niezgodność z konstytucją przepisów odbierającej Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji możliwość udziału w procedurze powoływania i odwoływania członków rad nadzorczych spółek mediów publicznych, nie stanowi podstawy do kwestionowania Rady Mediów Narodowych i wnioskowania, że jej kompetencje przejął minister kultury. Więc tu kolejny problem, no bo teraz pytanie, co z władzami i z Radą Nadzorczą TVP? Jak wskazuje na portalu X profesor Katarzyna Bilewska z Uniwersytetu Warszawskiego, decyzja Sądu Rejestrowego w Warszawie o odmowie ujawnienia w rejestrze Tomasza Syguta jako prezesa zarządu odnosi się ze względu na otwarcie likwidacji spółki i wygaśnięcie mandatu prezesa do nieaktualnych danych. W związku z tym, według pani profesor, kłopotu tutaj być żadnego nie powinno. Jej zdaniem spółka powinna cofnąć wniosek w tym zakresie, a Sąd Rejestrowy umorzyć postępowanie. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, że nowe władze TVP tego nie zrobiły, chociaż powinny, według pani profesor. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest ujawnianie informacji bieżących, a nie historycznych, a informacją bieżącą byłby likwidator w spółce, więc tutaj, drodzy państwo, także mamy bałagan. I jeżeli chodzi jeszcze o to, co wydarzyło się wczoraj, bo ja obiecałam państwu, że pokażemy, jak wyglądała sytuacja przed, a właściwie na fasadzie Pałacu Prezydenckiego. Po tym już, jak panowie Wąsik i Kamiński zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy policji i dowiezieni do aresztu śledczego, na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się taka oto sytuacja. Solidarni z Wąsikiem i z Kamińskim. Ja tylko przypomnę, że Pałac Namiestnikowski nie jest jedyną prywatną własnością głowy państwa. Jest to jednak budynek należący do państwa, więc nie wiem, czy państwo akurat podpisują się dokładnie pod takim hasłem i pod taką formułą obrony panów Kamińskiego i Wąsika. Dość specyficzną sytuacją, nazywając rzecz eufemistycznie, jest to, że prawomocnie skazanych przestępców we wszystkich instancjach sądowych na fasadzie budynku Pałacu Prezydenckiego broni się w ten sposób. Ale to jest tylko moja opinia. Państwo będą oceniać sami te kwestie.
tego co wiem, niestety nie mam dobrych wiadomości. Mamy jakiś ogromny problem ze skontaktowaniem się z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, więc zaraz do Państwa wrócimy. Przypomnę, że dzisiaj jeszcze Michał Wawrykiewicz, pan mecenas i dr Barbara Brodzińska-Mirowska pojawi się u nas w studiu. A teraz przypomnijmy sobie też, jak to wczoraj wszystko wyglądało i co, a propos obecnej sytuacji, mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Nastąpiła koincydencja czynników i politycznych w tym tygodniu, bo i kwestia zatrzymania obu panów, wykonania tego wyroku, i kwestia orzeczeń Sądu Najwyższego w dwóch izbach, których się spodziewamy, i cała ta emocja, która z tym została wyzwolona, ona w moim zdaniem unieprawdopodabnia to, że my będziemy sensownie pracować nad budżetem, bo wszyscy mają rozgrzane głowy. Czy w przyszłym tygodniu będzie inaczej? Nie wiem. Być może będzie inaczej, a być może nie będzie. Natomiast jeżeli mamy szansę, żeby spróbować bez szkody dla budżetu przesunąć to na troszeczkę może chociaż spokojniejszy czas, kiedy już wszyscy będziemy mieli przemyślane to, co się stało, a nie będziemy online to oglądać, to dla spokoju społecznego i takiej skuteczności stanowienia prawa i też porządku w tym parlamencie i powagi tego parlamentu, który już za często bywał miejscem jakichś ekscesów, które później się na telefonach komórkowych, na TikTokach czy w jakichś innych miejscach transmituje, żeby był miejscem, w którym marszałek może powiedzieć: zadbałem o powagę Sejmu, prezydium powiedział: zadbaliśmy o powagę Sejmu. Sejm jest miejscem, w którym stanowimy prawo, a nie publicystycznym studiem politycznej debaty. Tyle. Ja wiem, że dzisiaj rządzi pan Kierwiński. Wiem, czyim jest synem pan Kierwiński i jaką naturę ma pan Kierwiński, bo ja pana Kierwińskiego prześwietliłem doskonale, ale panie Kierwiński, ja chcę panu powiedzieć dokładnie, panu Sienkiewiczowi i waszemu mocodawcy, panu Tuskowi, że to się kończy. Kończy się to tym, że za chwilę nie będzie przyjęty budżet, będą wcześniejsze wybory. Doprowadziliście to do sytuacji bez precedensu.